My młodzi mamy dużo pomysłów, wiadomo, widzimy co się dzieje na tych obszarach wiejskich i co może być lepiej, jak możemy temu pomóc. Analityczne to innowacyjna usługa skierowana głównie dla rolników. Laboratorium takie z certyfikatem nie robi tego. Sami rolnicy pobierają swoje próbki i wysyłają. My natomiast jedziemy do rolnika, pobieramy sami próbkę, bo to ma ogromne znaczenie w analityce. Analizujemy i interpretujemy ten wynik i również radzimy tym rolnikom, no bo laboratorium tego nie robi. Mówimy im, jakie są wady, jakie są zalety tego produktu i co oni mają robić, żeby był jak najlepszej jakości. Ktoś ma jakiś pomysł i chce go w jakiś sposób wykorzystać, no to dlaczego nie? Można to spróbować, wykonać jakiś prototyp, później może spróbować to zrobić w własnym gospodarstwie, w jakiejś, czy u siebie, czy u kogoś innego nawet, ale przyczynić się jakoś do rozwoju tych obszarów wiejskich, do wykonania jakiejś zmiany, jakiegoś kroku w dobrą stronę. No i myślę, że na pewno to jest dobra inicjatywa, na pewno to jest jakaś pomoc dla tych, którzy mają jakieś pomysły, a nie mają szukać środków, żeby to zrealizować, a tutaj zawsze jakąś szansę na to mają. Co nas wyróżnia? Wielofunkcyjność. Nasza zagroda posiada schronienie dla psa przed deszczem, słońcem. Posiada także podgrzewaną miskę z baterii lub panelu słonecznego, zależy jeszcze od dnia. Państwo chcą, mogą zajrzeć do środka. Psa dacie w gratisie? A chciałaby pani? Masowy pomór pszczół w ostatnich latach staje się problemem globalnym i rodzi pytania o przyszłość. Zjawisko to niesie też za sobą negatywny aspekt ekologiczny ze względu na ogromną rolę, jaką pszczoły odgrywają w produkcji dziko rosnących roślin, stąd też nasze zainteresowanie tym gatunkiem. Tutaj w takim ulu skracamy tak naprawdę dystans, który pokonują te pszczoły, dzięki czemu one się szybciej rozmnażają, większa jest rodzina pszczela i jest na przykład jak w sadzie dużo większy obszar, tak jakby więcej klatków, tak. Zapylał. Myślę, że jeżeli mają fajne pomysły, które uważają, że to się że pomogą innym osobom, że to się im przyda, że coś zmienią, w tym ułatwią to życie, myślę, że żeby pokazywali, nie bali się i pokazywali, uczestniczyli w takich konkursach i może coś osiągną, może ktoś będzie zainteresowany produkcją modernizacji i innych urządzeń. I jeżeli za rok też będzie, to myślę, że wezmę w nim udział i będę namawiał też kolegów. Niestety był problem, żeby ją tutaj przeprowadzić przez miasto, no ale... Idziemy sobie powiedzmy teraz w tą stronę, chcemy trochę wysypać tutaj sobie opuszczamy, tu się wysypuje. Teraz sobie cofamy, jeszcze zdecydowaliśmy, jeszcze tutaj sobie wysypiemy, czyli jeszcze sobie tutaj wysypujemy. To kto by był odbiorcą takiego urządzenia, uważacie, najchętniej? Kto by chciał wydać te 500 zł dodatkowe po to, żeby kupić takie? Myślę, że nawet osoby prywatne, które mają ogródek, tak. Nasz projekt ma za zadanie monitorować procesy dziejące się w ulu. Tutaj jest właśnie pod ulem umieszczona waga, która kontroluje masę całego ula. Na przykład może kontrolować, też wskazywać ilość zebranego przez pszczoły miodu, a także inne aspekty życia pszczół. Wykorzystujemy też wiele różnych urządzeń elektronicznych i czujników, żeby kontrolować właśnie warunki, które dzieją się w tym ulu. To nie będzie dla nich szkodliwe, że one siedzą w tym Wi-Fi'u i wszystkie fale dookoła nie latają. W naszym projekcie próbujemy tutaj odzyskać ciepło nagromadzone w oborze poprzez odzyskanie go jakby do ogrzewania ciepłej wody użytkowej do gospodarstwa domowego. Pomysł powstał w jednym z naszych gospodarstw rolnych, gdzie po prostu próbowaliśmy wykorzystać to ciepło, które gromadzi się w oborze. Myślę, że jury bardzo przyjaźnie podchodzi do występujących i tak stara się, aby nie było się czym stresować tutaj. Bez wahania jeszcze raz bym się podjął udziału w takim konkursie. Próbowaliśmy wcześniej, ale jako szkoła rolnicza nie udało nam się nigdy dostać. W tym roku udało się w tej edycji i myślę, że będziemy próbować jeszcze dalej.
Nasz projekt to system atomicznego pomiaru i monitorowania kwasowości gleby. Znajomość kwasowości gleby jest bardzo ważna i właśnie wpadliśmy na pomysł, że przydałby się system, w którym rolnik czy też gospodarz mógłby wyznaczyć obszar, który chce dowiedzieć, jaką ma kwasowość gleby, wpuścić właśnie urządzenie, które by automatycznie tą kwasowość gleby wyznaczyło. Stworzyłby mapę kwasowości gleby, dzięki której mógłby w bardzo prosty sposób zarządzać całym polem. Tyle, ile informacji się dowiedzieliśmy, ile rzeczy udało nam się nauczyć w trakcie tworzenia tego projektu, to jest naprawdę bardzo dużo. I drugie, satysfakcja z tego, jak własne urządzenie działa, jak praktycznie może mieć praktyczne stosowanie. To jest naprawdę niesamowite uczucie. Do zwykłego magazynu, w którym magazynujemy plony rolne na typu zboże pszenica, umieściliśmy mikroprocesor oraz wiele czujników, które koordynują pracę całego układu. Nasz pomysł jest dość tani i powiedzmy warto wydać te kilkaset złotych na powiedzmy taki układ, a nie narażać się na ryzyko pożarów czy też straty plonów. W każdej stodole zabitej dechami można to zainstalować i właśnie to jest fenomenem tego. A jak jury zareagowało na Wasz projekt? Sądzę, że jury też zareagowało pozytywnie na nasz projekt. Trochę się odśmiewali, ale tak też zażartowaliśmy sobie. Była atmosfera ogólnie bardzo dobra. Nasz system działa w ten sposób, że dowiedzieliśmy się, że w Polsce występuje w powietrzu 68% wilgotności. Zaczęliśmy kminić, jak odzyskać tą wodę. Jeśli tym kanałem wtłoczymy te powietrze pod ziemię i ochłodzimy je, ta woda nam się po prostu skropli. Czyli tędy powietrze wtłaczamy, tędy je po prostu wytłaczamy, a woda zostaje nam pod spodem, którą pompą możemy nawadniać resztę. Po roku pracy tego urządzenia, kolejne lata mamy podlewanie za darmo. Myślę, że ten pomysł jest genialny, ponieważ młodzi konstruktorzy mogą się zaprezentować ze swoimi pomysłami, wyjść jakby naprzeciw problemom, które stwarza dzisiejszy świat po prostu, pomóc je rozwiązywać. O co taka łódka, tak? No właśnie, dobre pytanie. Nasza innowacja polega na tym, że możemy rozprowadzić tą zanętę na większej powierzchni, przez co można zanęcić ryby z większego obszaru i mogą to wykorzystać właściciele różnych zbiorników wodnych, żeby uatrakcyjnić łowisko dla wędkarzy, którzy tam przyjadą. Optymizm był na twarzach tych ludzi, pytali się z zaciekawieniem o ten projekt, to nie było żadnego znudzenia, żadnych tam podpływań takich na siłę, ciekawi byli po prostu, co to jest, co jest innowacyjnego, jak nam się to udało to zrobić, z czego to jest zrobione, więc myślę, moim zdaniem wyszło całkiem okej. Okay. Oprócz stresu jest bardzo pozytywne, w ogóle generalnie ja i tak jak moi koledzy myślę, lubimy uczestniczyć w takich projektach, rozwijają człowieka. Już to nie jest tylko taka nauka ze strony takiej przymusu odgórnego, tylko też coś ciekawego, co można zrobić, z czym można potem jakoś, nie wiem, firmę otworzyć, wiązać jakąś przyszłość, jakiś biznes. Warto w takich eventach brać udział. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy bardzo.